Witam Was serdecznie, wspaniali widzowie. No, długo się nie słyszeliśmy, ale najwyższy czas, żeby się znowu usłyszeć. Przez cały ten czas przygotowywałem się do lepszego powrotu, chcę poprawić jakość wszystkiego co robię, także przygotujcie się, że już niedługo to wszystko będzie się poprawiać. Oczywiście wszystko jest możliwe dzięki moim wspaniałym widzom streamka, no bo to głównie dzięki nim to wszystko idzie do przodu teraz. Więc oto jest nowy set. W TFT set 11. Zanim zobaczycie samą grę, chciałbym kilka słów powiedzieć. Pierwsza rzecz jest taka, że streamek Wraca już w tym tygodniu. Druga rzecz dotyczy po prostu samego setu. Chcę Wam tak pokrótce powiedzieć o co chodzi. Więc set jest orientalny, jeśli miałbym to nazwać jednym słowem. Nawiązuje w dużej mierze do jakichś takich chińskich świąt, tradycji i tak dalej. No, takie ogólnie orientalne klimaty. Set jest dla mnie bardzo ciężki. Ja nie potrafię się w nim odnaleźć. Te wszystkie synergie dla mnie są bardzo takie dziwne. Nie, potra nie czuję tego, nie czuję tego. Praktycznie żadnej gry nie wygrałem. Kilka gier było w top 4. Tak że też dużo gier wam nie wrzucę, ale nie przejmujcie się, bo już z 5. będzie ten set na PB, więc jak wrócimy na streamku, to też ten set będzie mocno ogrywany razem z widzami. Bardzo serdecznie Was zapraszam do wspólnej gry. No i oczywiście na streamki, no bo wprowadzam nową jakość. Stream się bardzo mocno poprawi, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Wracając do setu, na początku normalnie mielibyśmy jakiś region do wyboru. Tutaj region się losuje. Pojawia się jakaś postać, jakiś bohater z Lola, po prostu zarządza, co w danego grze się będzie działo. W tej grze mamy coś takiego, że, że pojawił się Huey, no i Huey sobie zarządził, że pierwszy slot w naszych sklepach będzie jakby dostosowywany. Będzie dostosowywany prawdopodobnie pod naszą kompozycję. No zaraz zresztą zobaczymy, ja sobie też przypomnę. Więc po prostu pojawia się jakiś bohater, da jakiś tam, jakiś modyfikator dalej gry. Bardzo ciekawym przykładem modyfikatora jest Zoe. Kiedy Zoe się pojawia, to nie ma liczby parzystych. Są tylko nieparzyste, co oznacza, że zaczynamy grę na trzecim poziomie, ale jeśli chcemy wbić poziom wyżej, to musimy wbić poziom piąty z trzeciego. I analogicznie tak samo do góry. Natomiast nie oznacza to, że postaci w sklepie nie trafiają się parzyste. Mam tu na myśli koszt, bo trafiają się, natomiast dotyczy to głównie tego levelowania. Takich modyfikatorów jest sporo, jest to myślę, trochę bardziej szalony set niż ten poprzedni. Nie ma w nim czowzenów. No i myślę, że to na razie tyle. Po prostu przejdźmy do samej gry, no i dalej będziecie widzieć coś. Się Aha, no przede wszystkim w tym secie jest nowa postać. Jest to nowa postać dla TFT oraz nowa postać dla League of Legends. Nazywa się Kobuko, dlatego też wybrałem taką grę, żebyście tego Kobuko zobaczyli, ponieważ uważam, że on w samym TFT będzie mega mocny. Jak wejdzie do LoL'a, to oczywiście też chętnie nim zagram, zobaczę co to robi. Odpalamy samą gierkę. Także mamy tego Hueya, jak widzicie, zatańczył sobie. A tutaj pojawia się Reksa. Reksa jest driadą oraz Grubachem. Także Grubachy są jedną z naszych opcji front-lineowych w tym secie. No i Grubachem też jest Kobuko. Czyli taki niedźwiadek. W sumie przypominał mi on troszkę na miniaturce Nunu. W sensie myślałem, że to jest Nuniacz. Ale okazało się, że to jest nowa postać. No i w sumie fajny. Natomiast sam Kobuko jest dosyć dziwny. Jest dosyć specyficzny. Myślę, że troszkę. Troszkę można by powiedzieć o P. No, jak widzicie, jest też Fortuna. Wraca do nas także TFT Bogu Mógłby tutaj przykozaczyć. Driady permanentnie dostają hp za każde zabójstwo przeciwnika. Dostają też AP, ale nie permanentnie. W driadach jest Kindred. Kindred zauważyłem, że jest świetny Kerry. No i Kindred jest taką Kajzą. Kajza pod multishot. może pamiętacie ją. Kindred to jest dokładnie to samo. Dobra, to jest tylko Kobuko. Ja go tutaj nie kupiłem. Aha, zablokowałem sobie sklep, ok. Co do samego Kobuko, ta postać dostaje permanentnie zdrowie za każdy interes, jaki dostajemy. Interest to jest pasywne złoto. Czyli, jeśli mamy 10 złota w kieszeni, to co turę dostajemy 1 złota więcej. Co oznacza, że Kobuko dostaje za to 20, przepraszam, 15 tutaj było napisane w co turę. To się chyba tam skaluje troszkę za P też. Ale nie jestem pewien. No w każdym razie yy, zauważyłem, że mając 50 zł w kieszeni, Kobuko dostaje co, co turę 100 HP. No i szczerze mówiąc to brzmi troszkę, troszkę mocno. Yy, więc no sam nie wiem co myśleć o tym. Wypowiedzcie się wy. Tutaj trafiłem dwie kindredki i szczerze mówiąc chciałem zrobić kindred prędzej czy później. Uważam, że jest w tym potencjał. I teraz tak. Kindred jest Driadą i jest też Fated oraz Reaperem. Nie pamiętam, co daje Fated. Fated to jest chyba taka synergia, że łączy dwie jednostki ze sobą i one dostają jakiś tam bonusik. O, tutaj jest. 20% pr. HP za każdego Golda z, z, z interesu. Ok, czyli po prostu 100, 100 HP co turę przy maksymalnym interesie. Jeśli mamy interes plus 10, no to, to w takim razie 200 HP. Także bardzo ciekawa rzecz. Wracając, riperzy mają to do siebie, że mogą krytować za pomocą umiejętności. I to też nawiązuje do tej Kaizy pod multishot, bo tam też było coś takiego. No jak widzicie ja tutaj zrobiłem Juliette Gantlet, bo nie zwróciłem na to uwagi jeszcze chyba albo mi tam gdzieś ukręciło. Też chyba chodziło mi po głowie, żeby nie zrobić riperów w ogóle, tylko dać tej Kazie właśnie to, żeby ona mogła sama sobie stać ze dryadami. Sam nie wiem, która opcja jest lepsza, ale no, wydaje mi się, że warto skorzystać z tego kryta. Tak, tutaj jest właśnie to 20% kryt chance. potem przy czwórce jeszcze mają krwawienie. No, to może być też warto zrobić. Także tak to wygląda, moi drodzy, tutaj jestem. Więc co? No, więc na pewno jakiś Rageblade byłby całkiem ciekawy. Może jakiś Head of Justice? No i coś jeszcze, może leczenie. Na przykład Gunblade. Wydaje mi się, że coś w tych, w tych okolicach, w tych granicach, jakoś tak budowało się właśnie Kajzer. Także wydaje mi się, że jeśli przypomnimy sobie build Kaizy pod Multishot, to moglibyśmy go użyć na tej Kidret i on byłby dobry. Także tak, mam tutaj te dwie kindretki. W głowie mam właśnie zagranie tej kidret. Zastanawiałem się jeszcze, czy kogmaf nie mógłby być dobrym Kery, to jest właśnie jednostka za jedną sztukę złota. On jest też snajperem, także snajperzy też wracają. O, właśnie, teraz pojawił się Nautilus i mówi, że. Dostajemy golda za zabójstwo albo za śmierć naszej jednostki. No więc ja sobie wybrałem zabójstwo tutaj, chyba. I tak, zbierałem tego kobułka, czy nie? Już nie pamiętam. Yy, fortuniarze są w tym secie. Właśnie to jest to. To na pewno będzie ciekawe. Na pewno ludzie będą chcieli zagrać. Ja tutaj nie byłem zdecydowany. I teraz tak. Wziąłem chyba za zabójstwo, a wystawiłem Fortuniarzy. I powiem szczerze, że to jest akurat. Złe podejście, za, za zabójstwo czy za śmierć, wiem. Nie pamiętam. W każdym razie powinienem się pozbyć tych fortuliarzy, zrobić tutaj 10 golda i być szczęśliwym chłopkiem. No ale jakby nie wiedziałem, co robić. Kompletnie nie potrafiłem się odnaleźć w tej grze więc trzeba mi wybaczyć. Natomiast, jak widzicie, yy, ta nasza Kindred, aka Kaiser, skacze sobie, unika. Jest bardzo sympatyczną jednostką. Na pewno jest bardzo dobrym holderem przedmiotów pod AP. Ok, zrobiłem tutaj tego goldzika 10, to się cieszę, bo. No bo dzięki temu kobułko zacznie się stakować. Także super, że to zrobiłem. Łopatka, no i właśnie łopatka jest problematyczna, bo nie wiadomo jeszcze co robić. Natomiast ja mógłbym tutaj Fejtet zrobić albo driadę. Więc ostatecznie wziąłem to. No i czy słusznie? Czy ja to zrobię, czy ja to wykorzystam w ogóle? No i dobra, mamy 16. Pojawiają się riperzy. No i ci riperzy oczywiście dają mi... Yy, dają mi taki sygnał, że może kurde jednak warto byłoby ich zrobić. Zwłaszcza, że jest ten bleed, stwierdziłem, że dorzucę sobie fortunkę. No, jak widzimy, bardzo chciałem ją tutaj umieścić na stole. Ewidentnie potrzebowałem tej fortuny, gdzieś tam w podświadomości. A tutaj widzimy jakieś smoki. Z tymi smokami jest ciekawa rzecz, natomiast już odbijając od smoków na razie, tam jest jakaś synergia. Ja nie pamiętam, jak ona się nazywa. To jest, a, to jest story, story Weaver. Taki tkacz, tkacz opowieści. No i ten tkacz opowieści to jest synergia, która przyzywa jakąś jednostkę. W tym wypadku przyzywaną jednostką jest Kyla. No i ta Kyla, w zależności od tego, ile mamy tej synergii, Dostaje przedmioty. Ona dostaje takie swoje przedmioty w formie takich pergaminów, no i po prostu możemy ją modyfikować pod kątem tego, co chcemy, a więc to jest bardzo ciekawe. No i ta Kyla rozwija się razem z poziomem gwiazdek naszych story weaverów. Jest to z pewnością bardzo mocna synergia, będzie bardzo grywalna i bardzo duże fan daje sama z siebie, więc myślę, że warto tutaj ją ograć. Na tej sednie, tam z tyłu, widzimy takie coś dziwnego czerwonego. To jest tatuaż. więc mamy tych ink-shadowów. No i te ink-shadowy też produkują właśnie takie tatuaże. I to są takie właśnie przedmioty, też, które możemy ubierać. Nie wiem, czy ograniczają się tylko do tej synergii, czy jak to wygląda, czy potem można je zdjąć. Obstawiam, że nie, że jak sprzedamy te jednostki, to się kasują. Ale mogę się mylić? Więc jeśli jest to ciekawa synergia dla Was, to na pewno eksplorujcie. Ja też postaram się coś z tego nagrać. Co tutaj jeszcze mamy? No mamy tych ubrali. Ubral to jest synergia, która tworzy taki półksiężyc. Na tych heksach? Po lewej stronie, z reguły, chyba? No i jak stoimy w tych heksach, no to mamy jakieś bonusy. Bonusy tyczą się wszystkich czempionów, którzy tam stoją. Jeśli stoją tam ubrale, to jeszcze mają możliwość egzekucji poniżej jakiegoś tam procentu HP. Więc tak to wygląda. Fated. Fated to są chyba te do połączenia, o których mówiłem. Dobrze mówię czy nie? Chyba tak. Jest jeszcze Fortun Twój, jest jeszcze Synergia, przepraszam. Która się nazywa Mythic. No i taka mityczna, mityczna synergia. Ona sprawia, że po czterech kombatach nasze jednostki, które stoją na stole, które mają tę synergię. Yy, stają się mityczne i dostają 50% w ogóle chyba statów. No robią się takie większe. Także jest to też ciekawe. Dobra, ja tutaj chciałem bardzo zrobić tego Rage Blade'a. Bo mógłbym zrobić statika, ale czy statyk jest tutaj fajny? No sam nie wiem. Ten Blade chyba się wydaje takim core Itemem dla tej postaci. Mam tu oczywiście na myśli Kindred. W widzimy kolejnego fortuniarza, którym jest Timo. Timo o dziwo nie jest snajperem, jest y, trickshotem. Jeśli chodzi o trickshoty, to jest to takie. To są tacy sharpshooterzy, czyli jakby. Ich ataki się rozprzestrzeniają po większej ilości celów, coś takiego. Nie wiem, jak to dokładnie jest, czy to jest skill, czy to jest atak, ale zamysł jest mniej więcej taki. No więc tak, zrobiłem tutaj ekonomię, nastawiam się na to, że będę rerolował na szóstym poziomie, ponieważ chcę znaleźć Kindred Level 3. Także przygotujcie się, że to będzie Kindred Reroll. Taka troszkę nieudolna, ponieważ jeszcze nie rozumiem pewnych rzeczy tutaj. Nie wiem, jak to składać. Także no. Mamy tutaj Reapera Joniacza. Kolejnym Riperem jest też Kane. W ogóle bardzo ciekawy jest Kane, który pojawia się y, czasem na plaży. Wróćmy do tego, co mówiłem na początku. Na początku powiedziałem, że. Y, Zamiast tych modyfikatorów często pojawiają się czempioni, no i oni tam dają nam jakieś błogosławieństwo, czy coś tam, zmieniają po prostu zasady gry. No i jeśli pojawi się Kane, no to ten Kane robi bardzo ciekawą rzecz, ponieważ jak pojawi się Kane, to przy Kane pojawiamy się wszyscy. Wszyscy, którzy biorą udział w rozgrywce, pojawiają się jakby wokół Kane'a, no i Kane po prostu zabija każdego po kolei. I gra kończy się tam, gdzie pojawił się ken. Czyli to miejsce, które mieliście w momencie, kiedy ta runda się zaczynała, to to miejsce macie. Po prostu gra się kończy. Czyli ja teraz byłbym ósmy. Nie wiem, kiedy ten ken się może pojawić. Wydaje mi się, że dopiero w tych późniejszych etapach gry, no bo to byłoby dziwne, nie? jakby się gra kończyła nagle w na dziesiątej minucie. Natomiast wiem, że coś takiego może mieć miejsce, więc. Więc miejcie to na uwadze, że takie coś się może wydarzyć. W teorii sugestia jest chyba taka, żeby grać po prostu zawsze jak najmocniejszy stół. Bo jak ci się Kate pojawi i cię zabije, no to. to lipa trochę, nie? Także śmieszna sprawa. Śmieszna kurczę sprawa. <laughs> No dobra, jakie są w ogóle legendy w tym secie? Mam tu na myśli jednostki za 5 zł. Na pewno bardzo ciekawą postacią dla Was będzie Zaja oraz Rakan, ponieważ jest to jedna postać. Czyli kupujecie jedną postać, macie dwie. Yy, można to porównać do akalki z poprzedniego setu, czyli dziesiątego. w zależności od tego, gdzie ustawicie tę postać, to taką postacią jest. Czyli jeśli jest yy, dwa miejsca, dwa rzędy z przodu, to jest to Rakan. I wtedy Zaja sobie go obserwuje z boku. A jeśli dwa rzędy z tyłu, no to jest to Zaja. No i analogicznie Rakan sobie staje z tyłu i obserwuje Zaję w akcji. Także to jest bardzo ciekawe na pewno. Zaja jest jakimś tam po prostu adekery. Rakan jest jakimś tam disruptorem. Co jeszcze, co jeszcze? Na przykład mamy Irelię chyba, jako legendarkę. Irelia jako legendarka została bardzo ciekawie zrobiona, ponieważ jest to po prostu też adekerek. Stawia ją z tyłu i ona strzela. Yy, ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale po prostu te jej ostrza latają w takiej linii i ta linia sobie tak, jakby taka serpentyna sobie tak fruwa po przeciwnikach i taki coraz bije, nie? Także jest to bardzo ciekawy atak, bardzo ciekawa postać na pewno. Co jeszcze? No mamy Udyra. Udyr... Uder ma dwa style. Jeden jest defensywny, drugi jest ofensywny. Wydaje mi się, że jak on padnie, to po prostu też jakby się regeneruje chwilę i potem znowu się pojawia. Ogólnie jest takim klocem. Yy, należy do synergii Ward, chyba, i to jest taka właśnie synergia dla Frontlaner. Ludziom się to będzie kojarzyć z tymi wardami z Lola, nie? ale to jakby bardziej chodzi o to, że to słowo oznacza taką, taką protekcję, nie? taką ochronę, więc to bardziej o to chodzi. Także uderz sobie jest. Nie wyczaiłem jeszcze jak go budować, co z nim robić, więc dużo nie powiem. Jest też set. No i ten set jest ciekawy, bo set y, wyciska sobie, chyba bierze na przysiad dwie jednostki po bokach. I w skrócie chodzi o to, żeby obok seta, po obu stronach, ustawić jednostki, które mają jak najwięcej punktów zdrowia, bo wtedy one są cięższe. No i set tam je potem bierze na przysiad. A potem ma dzięki temu lepsze modyfikatory do AD. Jeśli dobrze kojarzę, e, legendarek. Co jeszcze jest w legendarkach? Kurczę tak z pamięci, próbuję powiedzieć. Na pewno jest Lisandra. Lisandra jest takim magiem, który robi ceceki i też wybombia. I jeśli Lisandra zabije, to daje nagrody. Czyli po prostu farmi nam jakieś przedmioty, farmi jakieś tam rzeczy. E, trochę jak ta Kiki teraz była, tylko że po prostu taka pod AP. Co jeszcze jest? Jest jeszcze chłej. Huey. Huey też jest ciekawy, ponieważ chłej sprawia, że jedna, jeden slot na waszej ławeczce To jest slot, w którym jak położycie postać, to jest takie odliczanie. Odliczanie trwa tyle, ile ona, ile ona kosztuje. Czyli jeśli to jest postać jedno za jeden złota, to potrzebuje jednej tury, żeby się wykonać. A jeśli jest za 5, no to potrzebuje pięciu tur. W skrócie chodzi o to, że jeśli to się wykona, to tworzy je kopię. Czyli możecie sobie kopiować czempionów. Czyli jak potrzebujecie coś zrobić na trzy gwiazdki, to wrzucacie to w Hueya i robicie sobie właśnie kopię. I to jest takie głupie tak naprawdę trochę. Ponieważ w mojej głowie to wygląda tak, że jeśli chcecie zrobić reroll pod jednostkę za jeden golda, na przykład Kobuko, to bierzecie go sobie na dwa golda, jakąś jego kopię znajdujecie w sklepie, i idziecie po dziewiąty level, czyli gracie tempo. I dopiero na tym dziewiątym levelu, jak to już tam macie tego hueja, stawiacie tego kobuka. No i dosłownie tam w sześć tur macie trzy gwiazdki, nie? Jakby nie opłaca się wtedy w ogóle siedzieć i rolować. Nie wiem, może ja to źle zapamiętałem, może to jakoś trochę inaczej działa, ale chyba tak to wygląda, i chyba to jest takie właśnie trochę broker, nie? A tutaj widzicie Irelkę, to jest ta serpentyna, taka z tych, z tych ostrz, która sobie tak lata po przeciwnikach. Także Irelka jest po prostu adekery teraz. Fajnie to wygląda na pewno, nie? No, wśród tych fioletowych jednostek na pewno jest Ashka, czyli taki adekery przejściowy na pewno, albo adekery takie ogólne do używania. Jest ta Sydra, którą widzieliśmy tutaj. Są dwa Grubachy. Silas oraz. E, coś jeszcze? Galio. Galio jest Grubachem. E, jest Nautilus, jako front, za, za czwórkę. Jest łardziarzem, właśnie chyba też. No, troszkę tego jest. Troszkę tego jest tutaj. Ja tutaj trafiłem sobie seta z ogonu. W ogóle ciekawy ogon. Wiesz, dostajecie złotą jednostkę, plus coś, co do niego pasuje. Także ja tego seta tutaj chciałem sobie zagrać. Nie wiem, czy widzieliście, jak on na przysiad wziął tego tognarzysko, nie? To tak śmiesznie wyglądało. Także śmiesznie, śmiesznie. Tutaj jeszcze Reaper. Ja sobie oczywiście roluję, ponieważ chciałbym tę kidretkę trafić. No i dobra, ja z tego miecza chyba chciałem zrobić Giant Slayer tutaj. Wydaje mi się, że to był dobry call, bo mam wrażenie, że w tym secie jednostki mają bardzo dużo HP. Jest jakoś tak bardzo łatwo o to, żeby miały dużo HP. Także mam takie przeczucie, że Giant Slayer może być naprawdę ważnym itemem. No widzimy tutaj też, że moje HPeczki troszkę się zbliżają do krytycznego punktu. Grałem sobie też na tym stole, właśnie tego ubrala. Yy, Okej, okay. Galet nas pobłogosławił. Wszystko co kupiłem, bo teraz plus, yy, plus 100 HP permanentnie. Także, jak widzicie, set jest bardzo szalony. Ja już nie wiedziałem, co sprzedawać, żeby tutaj kręcić te jednostki. Kazik, tak. No właśnie, Lilia jest za 4 golda, to było widać. A no i bardzo ciekawe jest to, że jest w tym secie Aluna, czyli ta postać, która jest chyba jakąś siostrą Afeliosa, czy coś takiego. I Aluna oraz Afelios zapewniają taką penetrację od jednostek, czyli Aluna penetruje magię, a Afelios chyba penetruje AD. W ogóle Afelios wydaje się bardzo dobrym też czempionem do grania. I ta Aluna jest to tyle ciekawa, że ona bije y, tylny rząd po całej linii i przedni rząd też po całej linii. Także też jest chyba dobrym holderem AP. Także Aluna oraz Aphelius będą na pewno bardzo dobrze trzymać przedmioty pod obie te, oba te warianty. No i co? No i tutaj mamy łopatkę. Jest łopatka, ja już pierwszą łopatkę mam. Chyba je nie wykorzystałem, bo tak trochę się rozgadałem i nie zwróciłem uwagi. Zaraz zobaczymy. Tak, jest tutaj ta druga łopatka. W ogóle story Weavera można z tego robić, też fajna sprawa. No i co, mam już teraz tego joniacza trójkę oraz Kindred trójkę. Tego joniacza też przydałoby się poubierać. Ja powiem szczerze, że się w ogóle nie spodziewałem, że go wykręcę na trójkę. Ale skoro się tak trafia, no to, to czemu nie? Nie można mu odmówić. Na pewno ten kobuko jest bardzo przyjazny dla Seta, bo kobuko ma bardzo dużo HP, które ciągle rosną. No jest to naprawdę turbomocna jednostka, bo jego można trzymać od samego początku, ubierać go w tanka. A potem on ma nagle 7-8 tysięcy tak normalnie i sobie tak stoi. I jest szczęśliwy. Więc jest to naprawdę bardzo dobry tank. W dodatku, że on jeszcze się leczy po użyciu umiejętności, to to w ogóle jest zabawne. Natomiast y, jest też augment pod Kobuko kery, który sprawia, że ten Kobuko y, coś tam się z nim dzieje, że on może kierować. Dostałem ten augment raz, chciałem to zagrać, ale nie mogłem. Bo ktoś dostał to też i chyba całe lobby praktycznie kupowało kobuki. Więc stwierdziłem, że no nie, to jest lipa, nie zrobię tego. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że coś takiego jest, więc można się tu na pewno pobawić i będzie to na pewno bardzo fajną drogą. Aha, wśród piątek jest jeszcze Wukong. Teraz mi się przypomniał, że jest. I on sobie tak zbiera te HPki, uśmiechnięty, taki zadowolony. To jest trochę taki braumik, taki braum, który jest jednocześnie jakimś misiaczkiem, nie? Ale takie przysposobienie to ma takie braumowe typowo. O, tutaj widzimy Niko, to jest jednostka za dwa golda, ona jest arkanistą i kiedy gramy arkanistów, to ona jest świetnym tankiem do tych arkanistów. I to jest troszkę paradoksalne, bo ona nie ma żadnej synergii tankowatej, ale no mówię z doświadczenia. Zresztą tutaj też dobrze widać, nie? bo ona sobie robi helikopter, leczy się i jest szczęśliwa. Także jak będziecie grać arkalistów, to Taniko jako tak myślę, że może się sprawdzić. W sklepie widzimy jeszcze Morganę, która jest Sage'em. Morgana używa takiego skilla. No, robi taką plankę i ta plamka się rozchodzi w, taką, w taki płatek śniegu, że tak powiem. No i tam po prostu zadaje obrażenie. Celuje oczywiście w największe skupiska. No, z pewnością jest to bardzo dobry holder Borello. O, zapomniałem jeszcze o Azirze, widzę tutaj, i jeszcze jakaś tam babeczka jest za piątkę, ale wydaje mi się, że ta babeczka to była Irelia. Natomiast Azir jest y, Driadowcem. Y, wydaje się ciekawy, jak używa skila. Po pierwsze, ten skill jest bardzo drogi do aktywacji, więc obstawiam, że to będzie taka jednostka, która ma raz przybombić, ale mocno. Jak używa skilla, to wali takim promieniem. Coś jak. Coś jak Wiktor. Coś jak ten laser Wiktora. I on potem coś tam jeszcze robi. Ja właśnie tego Azira za bardzo jeszcze nie doczytałem, nie dograłem, więc tutaj Wam dużo nie powiem. Natomiast no, walczymy tą Kidretką. Już widać, że to nie jest jakiś topowy kąb, który tutaj skleiłem. Ale Kidret na pewno jest użyteczną jednostką. Na pewno jest dobrym holderem. Myślę, że pod Kery też będzie grana, jeśli tylko ktoś troskili, jak ją tak najoptymalniej już skręcić. Także, także to na pewno będzie tutaj opcją. W ogóle widzimy jeszcze Illaoi, Ona jest arkaniską, ale jednocześnie Wardenem. Co oznacza, że jest prawdopodobnie naturalnym dodatkiem do arkanistów jako front. Czyli możemy już mieć z tyłu głowy, że arkaniści lubią warderów. bo można ich tam jakoś razem skleić. No i są oczywiście Invokerzy. Także zrobienie takiej Invoker, invoker Sydry to jest fajna sprawa, nie? bo potem możecie farmić itemki. Tam zresztą widzieliśmy invo Twój Invoker. Tam widzieliśmy Sydrę pod snajperem. Także co, no? Dużo ciekawych rzeczy. Tutaj Jacksa też widzimy. On jest takim tankiem za Iron Golda pod Wardenów. No na pewno będzie się trzeba przyzwyczaić do tego setu. Yy, bardzo jest dla mnie nieczytelny. W sensie te synergie są takie. Takie wydziwione. Oczywiście nie mówię, że to jest minus. To, to jest bardziej taka moja. Personalne takie moje odczucie, że, że mi personalnie ciężko się w tym połapać. Co oczywiście nie znaczy, że wy będziecie mieć tak samo, bo wy możecie bardzo szybko to załapać. To ja jestem takim częstym, częstym chłopkiem, po prostu może, że. Może tak to wygląda. No, także co? Co ja jeszcze mogę wam powiedzieć na temat tego setu? Sam kurczę nie wiem. Może to, że trzecią synergią na front jest Behemoth. Bo tego nie powiedziałem. Także Behemoth też jest ciekawym frontem. Tylko kompletnie nie pamiętam co robi. Wydaje mi się, że to jest synergia, która dostaje resy. Ale kurczę, sam nie pamiętam. Która z dwóch dostaje resy? Albo Warden, albo Behemoth? takie, jest, że, że po prostu im więcej, tym, tym więcej dual resów dostają? Ale już się kurczę gubię w tym wszystkim. Natomiast jak widzimy, no tego frontu w tym secie jest naprawdę sporo. Ten Giant Slayer może być dobrą opcją. No w ogóle jakiś Morello Red Buff, nie? tego typu rzeczy mogą być naprawdę przydatne. A tutaj widzimy Udyra w akcji. Dobra, udało się porobić. No i co, ten damage taki całkiem solidny. 11 koła, praktycznie Kindred zadała. Myślę, że to są dobre liczby. Tylko, właśnie pytanie: na czym, czym się skupić grając Kindred? Czy, czy Reaper 4 jest taki ważny? Czy Driada, może, czy ten Fated. Jakby gdzie tutaj położyć nacisk, jak to ugryźć? O, jest to Zerakan, Dragon-Lord? E, właśnie, są właśnie ci Dragon-Lordowie jeszcze, tam jest Lee Sin w tym na pewno. Ale kompletnie nie pamiętam, co to robi. No i jest jeszcze Altruist. I Zaya jest Trickshotem, a Rakan jest Altruistą, wreszcie czego? E, w zależności od tego, co potrzebujemy. Czyli to. Faktycznie przypomina troszkę tę Akalkę, nie? że się będą dostosowywać. A no i dualiści są, oczywiście. Taki klasyczek trochę, podatek Spider. Natomiast wydaje mi się, że najbardziej będzie Was ciekawi ciekawiła Fortuna, najbardziej będzie Was ciekawił Story Weaver, bo ta Kyla. Znaczy, z, z reguły tak jest, że te synergie, które przyzywają jakiegoś czempiona, jakiegoś potwora, to potem e, cieszą się bardzo dużym, e, no dużym zainteresowaniem. Ale zobaczcie, ten Bóg, jaki jest spuknięty, co? To jest jednostka za, za jeden gol, ale no, na jednym itemie, praktycznie. No i on sobie tam śmiga. Ten pasek HP to już naprawdę jest e, zmniejszony. A raczej te takie odcinki. No, także zagrałem sobie tutaj cztery ripery, ale mam wrażenie, że te stoły, które poszły w taki bardziej Wietnam. To po prostu będą mnie już teraz biły. Ja powiem szczerze, że próbowałem tutaj trochę Wietnam pokręcić w tym secie, ale kompletnie mi nie wychodzi. Jestem dramatyczny w tym. Kompletnie się to nie udaje. Oczywiście wiadomo, że Wietnam zawsze działa i zawsze będzie dobry. Tylko po prostu no, trzeba, trzeba ogarniać. Ja niestety tego setu totalnie nie ogarnąłem. Także wszystko przede mną. Ale powiem wam jeszcze taką rzecz, że z tym poprzednim setem, dziesiątym, miałem bardzo podobnie. Nie wiem, czy pamiętacie, jak na streamku grałem. To była taka sytuacja, że ja bardzo wolno się wspinałem. W tym diamencie długo posiedziałem. Też w tym emeraldzie troszkę się zatrzymałem. No ostatecznie dotarłem do tego Grandmastera, ale. Ale zajęło to trochę czasu, nie? i to po prostu jest takie świadectwo dla mnie, że nie wszystkie sety y, łapie się tak samo szybko. No, przynajmniej ja tak dobrze. Niektóre sety mi podchodzą bardziej, niektóre trochę mniej, i to tak jest, że jednak, jednak one trochę różnią się od siebie. Jednak trochę inny approach trzeba przyjąć. No i kwestia jest taka, żeby ten approach odnaleźć. Tymczasem ja tutaj patrzyłem na skilla tego Azira i mogłem teraz przeczytać razem z wami i zobaczyć, co on dokładnie robi. Ale zagadałem się, także przepraszam Was. No tak, chciałem go tutaj dodać jako czwartą dryadę. On też się tu trafia. Stwierdziłem, że spuszuje. No bo walczę jednak o to, top 4. Dryadzisław. Chciałem, żeby oni stali w tym Ubralu wszyscy. Natomiast to Kindred powinna stać trochę wyżej zamiast tego Azira, ponieważ ona potrafi odskakiwać. I ona sobie bardzo szybko odskakuje. No i tutaj widać taki Wietnam trochę. Bardzo dużo, no w zasadzie to prawie same drogie jednostki, to jeszcze ulepszone. Czy mamy z tym szansę, czy to jest po prostu taka sklejka udana, czy nieudana, zaraz się dowie, dowiemy. No właśnie Kaiza też tutaj jest za czwórkę. No i chłopak nas pocisnął. Aczkolwiek, aczkolwiek, kurczę, trochę postawiliśmy opór. Mamy tego Azirka. W ogóle, że wukon jest, jest Sage'em. Ten Sage to jest chyba jakaś taka synergia pod AP trochę bardziej. Ale on na pewno nie skaluje się z itemkami pod AP. Kurczę, nie pamiętam, co ta synergia robi. Może się mylę. Może to nie jest taka synergia pod AP w takim razie. Także to jest jeszcze do wyeksplorowania. Ja tak z pamięci bardziej wam to wszystko mówię, bo, bo kurczę, są to materiały już nagrane. No i dobra, słuchajcie, dajcie, dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym secie, jakie pierwsze wrażenie. Czy jesteście podekscytowani, czy raczej trochę mniej? Ja chętnie poczytam. Przypominam, że streamek odpalam już w tym tygodniu. Nowa jakość, ulepszyłem bardzo dużo. Mam nowy komputer, mam nowe wszystko. Yy, dzisiaj będę siedział i montował film właśnie o tym. Także spodziewajcie się go prawdopodobnie jutro, jak wszystko dobrze pójdzie. Yy, no i kurczę, co? No i lecimy z tym. Naprawdę nowe rzeczy się będą działy, piękne nowe rzeczy. Yy, myślę, że dobre dla nas wszystkich. Każdy z Was będzie mógł też yy, jakby przysłużyć się naszej społeczności i przy okazji zarobić pieniążki. Także zapraszam. Bardzo fajna sprawa. Też mam nadzieję, że poznam nowych przyjaciół dzięki tym inicjatywom. Bo przede wszystkim właśnie to, że robię ten kanał sprawiło, że poznałem wielu bardzo fajnych ludzi i teraz będzie perspektywa, żeby poznać ich więcej. Także liczę na to, że się poznamy i zaprzyjaźnimy. Może gdzieś tam właśnie jest osoba, która właśnie to słyszy i w niedalekiej przyszłości będziemy, będziemy przyjaciółmi. Także pozdrawiam cię serdecznie. No. no. Robimy rzeczy. Będą się działy rzeczy. Ta przerwa była mi potrzebna. Mam nadzieję, że zobaczycie, że było warto. Dać mi ten czas. Ja ze swojej strony naprawdę cieszę się, że, że w ogóle jesteście, że to się wszystko kręci, że to się dzieje. No i cóż? Dziękuję. Musiałem to powiedzieć teraz. Tak czułem taką wewnętrzną potrzebę. Aczkolwiek ten film, który właśnie będę montował, skupi się właśnie głównie na tym. Więc więc to taki przedsmak tego, co tam czuję w środku. Dobra. No i jesteśmy na czwartym miejscu. Jest to z pewnością miejsce, którego nie można się powstydzić w trustecie. Zwłaszcza, że jest dla mnie bardzo ciężki naprawdę cholernie ciężki. Jeszcze upgrade y wjechały. Ja tego mojego kobuko. Ubieram, bo stwierdziłem, że skoro on się tak skaluje, to niech jest szczęśliwy. Lasecik, kurczy, leci, rzuca nad swoim celem, stunuje, bije. Bardzo fajna jednostka, naprawdę. Pamiętajmy, że cc są zawsze w cenie. cc sprawiają, że coś może zadziałać w momencie, w którym nie działał. Także ceceki to jest zawsze skuteczne narzędzie w TFT, żeby wygrywać gry. No więc co? Mój, mój werdykt jest taki, że yy, Kidret na pewno będzie miała swoje 5 minut w tym secie. Jest świetną postacią. No i dawajcie znać, co wy myślicie, bo ja już tutaj odpadam. Mam no, nadzieję, że się podobało. Ten film pojawi się dokładnie wtedy, kiedy na całym świecie pojawiły się informacje o TFT nowym. Także subskrybuj. Dzięki, że jesteś całuje so w